Ojej. Wczoraj Krzyś zasadził czosnek, sałatę, pomidory, bo w tym roku już bardzo poważnie podeszliśmy do sprawy naszych grządek. Byliśmy w Tarteku, tam bardzo fajny pan mnie oprowadził, pokazał mi wszystko. To jest fajne, jak wiesz, mimo że nie wiesz nic na ten temat, bo jeszcze nie znam tak na deskach, to mi pokazał, jaka grubość by była spoko i tak dalej. Wszystko mi pokazał z transportem i tak dalej, więc wszystko nam dostarczą. My będziemy musieli sobie to podocinać oczywiście, pozbijać, pomalować. Tak, no za deski wyszło 900 zł. No, coś takiego. Gdzieś na około 10 skrzyń. A w wymiarze, który na OLX-ie bodajże kosztował 300 zł za skrzynię, więc... 3000 byśmy musieli zapłacić za to, co zapłacimy tutaj 1000, bo tu chodzi tylko o materiał, no nie? Już nie mówię teraz o robociźnie, no bo tutaj tu i tu być trzeba by je poskręcać i tak dalej, może tu nie trzeba było ich docinać, ale z tego względu, że mamy maszynę do docinania, to nie jest to problem. No, także będziemy się tym zajmować. No, generalnie mamy zamiar ruszyć mocno z ogrodem w tym roku, bo chcielibyśmy w końcu wypić kawę na tarasie i tak dalej, także mamy w planach w tym roku się tym zająć. No i jedziemy dzisiaj do Leroy po więcej tych plastikowych skrzyneczek, takich, ja nie wiem jak to się nazywa. Siewników. No może. No, siewnik to ja myślałam, że to jest jak na trawę, nie? No to chodzi o te takie skrzyneczki, w których się sieje. Malutkie doniczki, żeby zasadzić, co by potem rozsadzać. Tak, żeby się bawić w ogrodnika. Jestem ciekawa, czy wy też w tym roku postawiliście na własne owoce, warzywa. No wiadomo, że zależy, kto ma ile miejsca, natomiast moja siostra nawet na balkonie powiedziała, że będzie sobie tam coś siała. Ceny warzyw, no, są wysokie. Są wysokie, są wyższe niż ceny mięsa, gdzie no, wydaje mi się, że weterynarze i pasze i wszystko jest jakby droższe niż podlewanie, załóżmy, pietruszki i plewienie jej, no nie wiem. Tak, też tak przekonamy się, nie? Najwyżej w przyszłym roku krowy będziemy mieli. Nie kupiliśmy pietruszki, nie kupiliśmy selera. A, bo mój mąż myśli stricte rosołowo. No tak, no bo ja najchętniej bym chciał, tak, żeby popakować, wszystko pokroić, zwakumować i zamrozić, i żeby to była taka porcja zupa i wrzucamy i jest zupa. Prawda, lubczyk można zasadzić. No tak, no wszystko takie, co możemy później pomrozić, no nie? Tak. I zrobić z tego porcję, żeby po prostu były na ten okres, kiedy nie ma tego świeżego. Nas trochę mniej było ostatnimi czasy, ale wracamy do częstszego vlogowania. Także będzie nam bardzo miło, jeżeli to będziecie się udzielać w komentarzach. Do czego was bardzo serdecznie zachęcamy, żeby z nami tutaj porozmawiać, bo w sumie taki mamy kontakt, więc będzie fajnie. Aktualnie jedziemy umyć samochód do sfery. Widzieliście, że sprzątałam samochód, ale Krzyś ostatecznie umówił nas na czyszczenie dogłębne samochodu, bo ja nie mam takich ssawek, pomimo tego, że mamy Karshera, no to nie mam tej takiej cienkiej ssawki. I to było takie posprzątanie samochodu, że... Myślicznie jest. Nie, absolutnie. Posprzątałaś przed sprzątaniem. Tak. To jest tak, jak ktoś ma, załóżmy, pomoc domową i przychodzi pani, żeby posprzątać dom i się sprząta dom przed tą panią, żeby wstydu nie było. No, nie? No to właśnie ta sama sytuacja była u nas, tylko że z samochodem. Autobusie ty... O, no. Nie ma sprawy, koleś. Podziękował. No to... Szanuję to. Ja też szanuję. Bo ja nie miałem. Staliśmy na światłach i ty się wpieprzyłeś i nie mogłem w cię puszczać, bo nie do końca wyjeżdżałeś z zatoki, koleś. Panie, jak stoisz do świateł i zatyczka się kończy zaraz jakby równo z twoim samochodem i równo stojecie i on musi wjechać na twój pas, to... No to podzielcie się z waszą opinią na ten temat, bo jestem ciekawa, czy kto tu ma rację. No i tak, żeby mnie staranował. Jak by to miał zrobić? Nie wiem, ja dzisiaj, wiesz, jadę i myślę tylko i wyłącznie o kawie. Letycja i Lubczyk. Dawno nie byliśmy w teatrze, Misiek. Letycja. Co to było Letycja? Letty Shops. Takie cukierki letycjowe. Czy to nie? Lukrecja chyba ci się pieprzy. A letycjowe? No co to? Nic nie było z Letycją. Na pewno coś było z Letycją. Chciałam wam teatr pokazać, temu się tak grzebałam i nie pokazałam. Ale wiedzcie, że tam mijaliśmy teatr, do którego bardzo lubiliśmy chodzić, gdy mieliśmy możliwość.
A teraz z Mikołajem w teatrze? Oj, to ojej, no, on by na scenie był. Tak, on by tam zrobił nowy spektakl. Aha. Już to widzę, już to czuję. A jakby zaczął wołać hejo wszystkim aktorom po kolei? No dokładnie, hejo, hejo. Na 1000% by wołał wszystkim hejo, hejo. Hejo, hejo. Hejo, hejo. No. Najlepsze, że Mikołaj nie skończy wołać hejo, hejo, dopóki mu nie odpowiesz hejo, hejo. Aktualnie taki czas. Uuu, jakie tam są rogaliki? Co to za reklama? Jakie rogaliki? A nie, kurde, to jest baba w sukience. Myślałam, że rogaliki świętomarcińskie tam są. A co to jest? Ja też widzę rogaliki. Też widzisz rogaliki, no, tam w tym? A co to jest? Baba w sukience. A tak. Nie, to baba w sukience. A wygląda jak rogalik z polewą. Te świętomarcińskie, no powiedzcie, czy one nie wyglądają jak te rogaliki? Znaczy, teraz już nie, no. Teraz już nie, ale... Ale tak przez te drzewa, przymrużone oczy i tak dalej, to... Wyglądały jak dwa smakowite rogaliki. Ależ to ma te gacie. Ale bym chciała takie gacie. To se weź. Nie będą trochę za duże? Dobrze, wjeżdżamy na parking. Dobra, dojechaliśmy, zostawiamy auto, budzimy Mikołaja. Nie kochaj. Ja cię kocham całym sercem. Nawet jeśli miałbym brudne spodnie, to masz mówić, że mam niebrudne. Bo jesteś moją żoną i masz mnie wspierać i mówić, że jestem super. Czemu złożyłeś okno na oścież? Bo brałem bilet? Fakt. Miałem je go wziąć przez zamknięte? Kochani, ja cię... Tym Copperfieldem. Kochani, ja cię wspieram bardzo, ale jakby jak się ma no, brudne to spodnie, wspieraj. To ja cię wspieram tak, że ci te brudne I koniec, spodnie czyszczę. Wystarczy tej rozmowy. Wybuchnę zaraz. Możemy zakończyć tą rozmowę na tym, że mnie wspierasz? Bez ale? Daj buzi. A nie rób tak. Daj mi jeszcze raz normalnie jak człowiek, dobrze. No, tak się daje buzi. Tak się daje buzi. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True devotion. Jesteśmy na przymierzeniu butów. Mikołaj jest w miarę niegrzeczny. Pocenił. Ale temu fajnie weszło. Gdzie masz palca? Tu masz palca, czuję palca. No to są git chyba. Mikołaj, przymierzysz drugiego i zobaczymy, jak ci się będzie chodzić. Bo one są takie dosyć szerokie wyglądają. Wyglądają świetnie. No, daj drugą nóżkę, ekstra. Mierzysz jak duży chłopczyk. Tak, jak duży chłopczyk. I jak te buty? Są fajne? A, ty widzisz jak Bing ma, tak? Kalosze. Kalosze? Takie kaloszki byś chciał? No kaloszki też potrzebujesz. Bing ma takie kaloszki. Chciałbyś takie kaloszki? Zobaczymy jakie one są. A to są duże, duże wiesz? To są. On już wybrał. Tam już przyjść biega. Gdzieś. O. Za tym małym człowiekiem. Ale fajnie, rano jest zawsze spoko, bo nie ma dużo osób, więc on się wyszaleje, my trochę odpoczniemy, a za racji, że dzisiaj poniedziałek taki rozruch po prostu. Padła mi bateria, więc nie nagrałam w Rossmanie, ale muszę jeszcze raz wrócić do H&M-u, ponieważ nie wiem, czy ktoś powiedziała, jest jakiś błąd na aplikacji, nie chce mi się odpalić, a mam tam kody rabatowe i jest opcja 3 za 2, czyli kupujecie 3 rzeczy, jedną dostajecie z nich za 1 grosz, no i szkoda by mi było tego stracić, a nie mogę się połączyć z aplikacją, więc nie wiem, czy to w ogóle przejdzie, no nie, więc zobaczymy. A teraz aż miło. Trochę się muszę rozchmurzyć, bo jakoś dzisiaj jestem po prostu taki słabszy dzień mam. Także wybaczcie, no ale tak czasami też jest. Give you all of my love.
back. I could fly, I could fall, I know you got my back. Never thought I would find someone to love like that. Like that, like that. I like that. We be left till we cry to keep our love intact. Take a ride, turn on bike so we can say. No szyba przednia też jest brudna. No szyba jest brudna fest. Tutaj dachowe, no to może się no to, nie mieć. Dobra, no nie mieli jak się dostać, to jest okej, okay, ale tutaj wiesz. Ale do przedniej szyby mieli się jak dostać. No tu jest, no wszędzie jest syf, no. Nie jest posprzątane. Nie jest posprzątane, jak za 170 zł to... To się nie opłaca. Zem. No to nie jest posprzątane samochód. No gdzie? No dobra. No proszę cię. No i tutaj ten styk cały. Tak, no to ja właśnie... To w ogóle to... siedzenia nie są umyte, popatrz się. To jest do mycia wszystko. Wypadałoby pojechać w inne miejsce i czyścić tak. No, tak jak ja, na czyszczenie przed czyszczeniem. Jezus. Katastrofa, ale to jest z wszystkich myjni na Bielsku, bo byliśmy i w Sarnimstoku i teraz w Sylwerze i byliśmy w Gemini, to w Gemini robią to najlepiej. W Gemini to jest cudo. O nie. Jest posprzątane pobieżnie. Natomiast jeśli byście chcieli tak się przyjrzeć, to syf, który jest sprzed tam załóżmy 2 miesięcy, on dalej tutaj jest, bo oni go nie posprzątali. No chodzi o tak to... samo jak pod tymi siedzeniami. Tak, no. A jeszcze wiele miejsc nie sprawdziliśmy, bo założę się, że gdybym się schylił pod fotel, to będzie to samo. Prawda jest taka, że jak się pojedzie do Gemini, to czuć zapach skóry. Tak, oni mają, mają jakieś specyfiki, którymi nacierają tą skórę, bo jeśli tak. Już macie, tak my mamy skórę w samochodzie, to jak wsiadasz do tego samochodu, to czuć tak świeżą skórą. Tak. Jakby auto dostało nowe życie wewnętrznie. Dokładnie. A tutaj no, nie ma zapachu takiego. Nie ma, no, nie ma zapachu czystości. Nie. O. Naprawdę, ja nie lubię taka być. No i tutaj widzę przy przyciskach od szyby jest pełno okruszków. A wiem, że... bo to jest jeszcze tak. Bo my porównujemy do Gemini po prostu. Bo my nie w Gemini. I dlatego mamy jakieś porównanie, że... Tu popatrzcie. No nie, no, no. Ja sorry, ale wam to będę pokazywać, no bo co? Jest w ogóle nic nie myte, no patrzcie. Nie? Patrzcie, ile tutaj tego jest. No to tak wygląda auto po myjni. A tutaj nie ma co się patrzeć, bo ja kurde to wszystko myłam. Brak mi słów. Do katastrofa, popatrz. Nie no, muszę to pokazać, kurde, no, no sorry, ale to jest auto po myjni, wiecie, no. Żeby nie było, że my jesteśmy jacyś ultra roszczeniowi i męczy dupy i coś tam, no to nie. To następnym razem pojedziemy do Gemini. I pokażemy wam, jak wygląda auto po Gemini. Tak, no. I zobaczycie, jak wygląda wysprzątanie po Gemini. No. Tak. No dobrze. Ale udało mi się, kupiłam, w końcu mi zadziałała aplikacja w H&M-ie, kupiłam młodemu te rzeczy, ma spodenki, ma jakieś tam dresy, ma wszystko na razie i też takie po domu, także mogę wyciepać te, które są za ciasne, ale prawda jest taka, że na stronie H&M-u jest o wiele większy wybór tych wszystkich rzeczy, szczególnie dla chłopców, bo dla dziewczynek to tam jeszcze jest masa regałów różnych, kolorowych i tak dalej, ale dla chłopców zawsze jest tego mniej. Więc ten, ale dowiedzieliśmy się czegoś, dowiedziałam się w TUI, jak wygląda sprawa z wykupowaniem wycieczek, ale co ci powiem, to oni nie mają nawet, jeżeli byśmy brali wycieczkę bezpośrednio w biurze podróży, no. To oni tam nie mają rezydenta na miejscu, że ktoś, wiesz, będzie to rozmawiał. Myśmy mieli z tego jakoś regobis, no. Czy coś takiego. No. No. To oni są... No, oni mają rezydenta, a ci nie mają. Rezydentów na miejscu. No czyli, to też zależy czyli nie masz od tam miejsca. Z kim gadać jak coś? Nie. Pokój ci dadzą na przykład 5 nie, na 5. Musisz umieć angielski, czy tam grecki, czy zależy gdzie lecisz i się z nimi tam dogadywać. Zanim zabiorę się za obiad, to była paczka w bramie z Chin. I zamówiłam taki imbryczek, jak to nazwać? Dzbaneczek. Taki dzbanuszek, ale miał to być taki w miarę fajny dzbanuszek i otwieramy to,
A dzbanuszek, słuchajcie, ma taki wymiar, nie? Nawet na mleko jest taki za mały. To jest taki dzbanuszek, żeby dolać espresso? No, ale nie jest szklanka. No nie. Ale czekajcie, bo ja sobie to sprawdzę. 200 ml on ma mieć. Tak, no. No bo tylko ten miał taki wymiar, ale... No to 200 ml go zmieści. Mam mikroskopijny dzbanunio, ale patrzcie, jaki ładny. No bardzo ładny, tylko cholera wie na co. Nie wiem, może jakbym słodziła syropem z agawy, to bym sobie go tutaj nalała i tak bym sobie słodziła. No nie wiem. Jak kiedyś zobaczycie na jakiejś storce, że nalewam coś pięknego z tego jakże cudownego dzbanuszka, to przypomnijcie sobie tego vloga. Mój dzbanunio był w takim oto właśnie kartonie, więc zakładałam, że on będzie większy, natomiast... I ja tyle lat praktyki, zakupów na AliExpress i kupiłam dzbanunio. Się zamykać, dobrze, że dzisiaj śmieci wybierają, bo już miejsca nie ma. Ach, dobra, robię obiad, może to mi pójdzie lepiej. Wszystko się zadymiło. Wszystkie kwiatki mi tak wybombiły teraz. Czapa! Mamy kolejne słowo do kolekcji i byliście świadkami. Mikołaj, tata znalazł 5 złotych. Oh yeah! Yeah, tańczymy! Wszyscy się zlecieli, co się dzieje, bo...